Bułki, drożdżówki, bagietki czy chleby powstają z ciasta drożdżowego. Aby je przygotować odpowiednio, musimy zadbać o drożdże. Jak pracujemy z drożdżami w proszku, zadanie mamy ułatwione, bo po prostu mieszamy drożdże w proszku razem z mąką. Jeżeli pracujemy ze świeżymi, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Musimy przygotować zaczyn, taki starter dla naszego ciasta. Rozkruszamy drożdże, mieszamy je z mlekiem, najlepiej w temperaturze 20-25 stopni. Dajemy pokarm drożdżom, czyli słodzimy delikatnie i dodajemy część mąki, tak by stworzyć gęsty płyn. Przykrywamy go ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. Jeżeli ten płyn, ten zaczyn podwoi swoją objętość, możemy dalej pracować i łączyć go z pozostałą częścią mąki. Już w niedzielę o 15.20 w Bake Off Ale Ciacho uczestnicy przygotują śląski kołocz drożdżowy oraz coś, czego w polskiej telewizji nie było – świecące torty.